Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Krasnym Stawie. Moim i Państwa gościem jest burmistrz Krasnego Stawu, pan Robert Kościół. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się serdecznie. Chcielibyśmy, proszę Państwa, podsumować inwestycje, które powstały w mieście Krasny Staw. I temu właśnie będzie służyła ta rozmowa, a pan burmistrz zapewne opowie nam o inwestycjach, które powstały w 2018-2023. W 2018 roku, w listopadzie, kiedy rozpoczynałem kadencję, wszystko wyglądało na to, że będzie to taka sama kadencja jak pewnie większość innych. No ale jak się potem okazało, przyszedł rok 2020, marzec, no i dowiedzieliśmy się, że na świecie panuje pandemia SARS-CoV-2, COVID-19. No i tym samym doszliśmy do takiego momentu, że pojawiły się lockdowny, obostrzenia, ograniczenia w spotykaniu się na pewno ludzi, mieszkańców. Nie upłynęło raptem kilkanaście miesięcy i chwilę później mieliśmy za naszą wschodnią granicę u naszego sąsiada wojnę pomiędzy Rosją a Ukrainą. I też tak na dobrą sprawę w ciągu zaledwie kilkunastu, może kilkudziesięciu godzin musieliśmy się przygotować do przyjęcia uchodźców. I wówczas mogło się wydawać, że ta kadencja jednak nie będzie taką kadencją, jaką zakładaliśmy, że mogłaby być. Te wszystkie sytuacje, z którymi nam się przyszło wtedy zmierzyć, dawały do zrozumienia, że będzie to naprawdę inna, trudna kadencja i wymagająca od nas wielu działań, o których nie mogliśmy, tak mówiąc szczerze, wcześniej myśleć. Proszę powiedzieć, jak sobie miasto poradziło z COVID-em? Bo mówię, różnie bywało. Wiemy, że bardzo dużo ludzi tutaj, uchodźców, przewinęło się przez miasto Krasny Stow. Proszę w skrócie powiedzieć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o COVID-19, to tak na dobrą sprawę nikt z nas nie wiedział, jak się ma zachować. Musieliśmy się dostosować do ogólnie panujących warunków, do lockdownów. No, byliśmy jednym słowem sparaliżowani, jak zresztą cały świat. I Poprzez różnego rodzaju działania na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz naszej lokalnej społeczności, próbowaliśmy nie zatrzymać urzędu, próbowaliśmy robić wszystko, co do nas należy każdego dnia, aby miasto mogło w swoich strukturach normalnie funkcjonować. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę, no to nasze bliskie sąsiedztwo z granicą ukraińską powodowało, że dosłownie po kilkudziesięciu godzinach mieliśmy pierwszych uchodźców i tutaj musieliśmy naprawdę podjąć się bardzo dużego wyzwania. To było wyzwanie, bym powiedział, też połączone z chęcią pomocy ze strony naszych mieszkańców i w tym miejscu na pewno takie podziękowania mieszkańcom się należą, że na nasze apele, które kierowaliśmy do nich, zareagowali bardzo spontanicznie, bardzo szybko, otworzyli swoje serca, otworzyli swoje domy, na każdym kroku wspierali samorząd miasta w naszych działaniach, no i tym samym ten trudny taki okres napływu uchodźców przeszliśmy w miarę łagodnie. Miasto Krasny Staw, przepraszam, wykonało bardzo dużo inwestycji. Które z inwestycji zaliczyłby pan do takich prestiżowych i takich pierwszych inwestycji, które od lat czekały na wykonanie? Tutaj na pewno na uwagę zasługuje inwestycja dotycząca budowy nowej przeprawy mostowej. I tutaj należałoby kilka słów wyjaśnienia, dlaczego miasto podjęło się tego wyzwania, dlaczego poszło w kierunku budowy nowej przeprawy mostowej. Otóż w drugiej połowie lat 70. przez Krasny Staw przeszła nawalna ulewa, burza, która też potocznie jest zwana oberwaniem chmury. Ilość opadu, która wówczas spadła na Krasny Staw, była na tyle duża, że te wody, które popłynęły z rynku miejskiego, z tych wyżej położonych części miasta w kierunku rzeki, mostu, spowodowały, że ten most był zerwany i tym samym zakłócenia komunikacyjne, które wówczas się pojawiły, były na tyle duże, że to miasto było, innymi słowy, sparaliżowane. I po naprawieniu tego jednak okazało się, że ta konstrukcja mostu jest nadwyrężona, ale nie upłynęło kilka lat, bo w latach 80., kiedy zamarzła rzeka, po wiosennych detonacjach, tutaj wojsko przyjeżdżało i prowadziło detonacje, ruszyła kra lodowa, która wsparła się na filarach mostu i tym samym spowodowała, że ponownie doszło do nadwyrężenia
konstrukcji tego mostu. I jeszcze w tym roku ruszą pierwsze prace. Na pewno to jest dobra informacja dla mieszkańców, bo jeżeli nie podjęlibyśmy tych działań i ten most miałby dalej funkcjonować, który jest, to byłoby zagrożenie, że mniej więcej za 10, może za 15 lat ten most byłby do zamknięcia, a nowa przeprawa spowoduje, że to zagrożenie oddalimy i miasto nie będzie już musiało borykać się z problemem takim, co by było, gdyby mostu nie było. No właśnie, to jest inwestycja, która przed nami, prawda? Ale proszę powiedzieć o inwestycjach, które za nami. Mam tu na myśli na przykład infrastrukturę drogową, bo wiemy, że Krasnystaw no, bardzo mocno poszedł w infrastrukturę drogową, jeżeli chodzi o naprawy i budowę nowych dróg i ścieżek, chociażby czy rowerowych, czy chodników. Tak, historycznie też udało się w ciągu tych 5 ostatnich lat poprowadzić bardzo dużo inwestycji drogowych i to też nie jest koniec, bo do tej pory, do dnia dzisiejszego na terenie miasta było wyremontowanych i wybudowanych 12 km dróg miejskich i 6,5 km dróg powiatowych, które znajdują się w mieście. Taką jedną też z ważnych inwestycji i długo oczekiwaną przez mieszkańców podróżnych było skrzyżowanie na drodze krajowej i na drodze wojewódzkiej u zbiegu ulic tak naprawdę Sokołowskiego i ulicy Lwowskiej. To był taki punkt w mieście, który stwarzał wiele utrudnień w ruchu, ale również i był takim punktem, może nawet czarnym punktem na mapie, bardzo niebezpiecznym z uwagi na ilość pojazdów, która przez to skrzyżowanie każdego dnia się przemieszczała, a na liczbach wyglądało to tak, że wychodziło około 18 tysięcy pojazdów na dobę, które to skrzyżowanie przekraczały. I też z pomocą rządową udało się uzyskać środki na tą inwestycję. My jako miasto do tej inwestycji też dołożyliśmy swoją cegiełkę ponad 500 tysięcy złotych, a tym samym przyspieszyliśmy te działania. No i dzisiaj mamy piękne skrzyżowanie o ruchu okrężnym z turbinowymi wylotami, które sprawia, że jest to miejsce w tej chwili bardzo bezpieczne i ruch, który kiedyś był tamowany w tym miejscu, no dzisiaj przechodzi bardzo płynnie. Chciałbym zapytać jeszcze, panie burmistrzu, o taką rzecz, bo w mieście Krasnystaw funkcjonuje kilka spółek, prawda? I każda praktycznie z tych spółek wykonywała jakieś duże inwestycje. Proszę powiedzieć, jakie to były inwestycje i w jakich dziedzinach? Miasto ma trzy spółki. Jedna spółka dotyczy mieszkalnictwa, jest to Towarzystwo Budownictwa Społecznego i też na przestrzeni tych ostatnich 5 lat udało nam się dokończyć budowę, zabudowę kwartału takiego historycznego tutaj w naszym rynku miejskim. Pomimo różnych trudności, na które natknęliśmy się każdego dnia, udało się tą inwestycję dokończyć. Dzisiaj mamy w tym miejscu 25 mieszkań, miejsca garażowe, podziemne na 30 pojazdów. Na pewno jest to jedna z wizytówek naszego miasta, pojawiająca się w tej chwili na różnego rodzaju fotografiach. No, projekt, który był wykonany wiele, wiele lat temu, udało się też w tym momencie zrealizować. Na przykład Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które też jest spółką miejską, na przestrzeni ostatnich 5 lat też poprowadziło bardzo dużo inwestycji. Rozbudowało sieć kanalizacyjną na 36 km. Ponad 500 gospodarstw domowych jest już w tej chwili dzięki temu dodatkowo podłączonych do kanalizacji. No jeżeli popatrzymy pod kątem aspektu przyrodniczego, środowiskowego, na pewno to jest duży wyczyn, bo poszliśmy w kierunku ochrony środowiska, ale sama sieć kanalizacyjna to nie jest to wszystko, bo oprócz tego udało nam się wyremontować i zmodernizować oczyszczalnie ścieków. To są dwie spółki, o których wspomniałem, ale jest jeszcze trzecia spółka, która jest Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych i w ramach partnerstwa trzech samorządów udało się utworzyć właśnie w Kraseko, w Wincentowie regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, a tym samym zrobiliśmy bardzo duży krok też w kierunku maksymalnie dużej ochrony środowiska. Innymi słowy, każde z tych działań, czy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, czy Międzygminnego Składowiska Odpadów Kraseko, to jest wielki ukłon z jednej strony w kierunku naszych mieszkańców, ale z drugiej strony też jakże ważnego środowiska, które nas otacza. No właśnie, czyli mówiliśmy w tej chwili o tym, co było, prawda, ale wiele jeszcze przed nami.
I tutaj chciałbym wejść może w taką dziedzinę jak sport. Bo wiemy, że w Krasnystawie będzie się odbywał jeden z etapów Tour de Pologne. Proszę nam opowiedzieć. No, Krasnystaw jest akurat tym miastem, które stawia na sport. I tu muszę powiedzieć też, co jest bardzo istotne. Mamy zawodników, którzy startują na różnych pływalniach i arenach pływackich w Polsce, zresztą nie tylko. W związku z tym postanowiliśmy zmodernizować i przeprowadzić budowę naszej krytej pływalni, dostosować ją do tych najnowocześniejszych potrzeb i warunków i tych oczekiwań, jakie są, ale z drugiej strony w nawiązaniu do tego sportu, o którym Pan powiedział, z Krasnystawu też wywodzą się mistrzowie Polski, mistrzowie Europy w zapasach, w taekwondo. Dlatego też jakby widząc ich codzienny trud, pracę trenerów, tych zawodników, poszliśmy w kierunku takim, aby wybudować im salę sportu walki. Sala sportu walki będzie ukończona w trzecim kwartale tego roku. Natomiast jeżeli chodzi o krytą pływalnię, no z uwagi tam na różne problematyczne sytuacje, kwestie, które się pojawiły, ta inwestycja będzie lekko opóźniona. Ale idąc w kierunku Tour de Pologne dla kobiet, przez Krasnystaw odbył się wyścig kolarski Tour de Pologne, gdzie Krasnystaw był jednym punktem z tych tak zwanych lotnych premii. Dlatego, że układała nam się współpraca pomiędzy samorządem miasta, a samorządem województwa lubelskiego, marszałkiem województwa lubelskiego Dobrze i tak samo panem dyrektorem Czesławem Langiem, zresztą mistrzem Polski w kolarstwie, który jakby promuje i prowadzi to przedsięwzięcie. Krasnystaw znalazł się w tej chwili na mapie tych miast, w których można by było powtórzyć Tour de Pologne, ale dla kobiet. I w tym roku, 29 czerwca, taki wyścig w Krasnystawie się będzie odbywał i drugi dzień wyścigów będzie miał właśnie swój start tutaj przy rynku miejskim w Krasnystawie, co uważam, że jest bardzo dużym i ważnym dla nas z punktu widzenia sportu wydarzeniem. Wiemy, że Krasnystaw słynie już z dużej imprezy, można powiedzieć ogólnopolskiej, jaką są Chmielaki. I dzięki tej promocji poprzez sport zapewne przyjedzie chyba więcej turystów. Jak Pan sądzi? Tak myślimy. Wspomniał Pan o Chmielakach. No to zdecydowanie nasza marka. Ogólnopolski Festiwal Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie już ma ponad 50 lat. I tutaj trzeba powiedzieć, że na przestrzeni tych ponad 50 lat ta impreza nam ewoluowała. Dzisiaj to jest kulturalne wydarzenie skupiające artystów. Czyli rozumiem, że nie tylko się pije piwo tutaj. No, tak? Dokładnie, bo co niektórzy mogą myśleć, że to jest impreza, gdzie tylko się pije piwo, a tu muszę powiedzieć, że ci, którzy odwiedzają Krasnystaw i znajdują się podczas Chmielaków, podczas tego festiwalu tutaj u nas na miejscu, są bardzo pozytywnie zaskoczeni, że to jest wydarzenie kulturalne, gdzie przyjeżdżają rodziny, gdzie jest mnóstwo koncertów, dużo różnych atrakcji dla naszych najmłodszych, milusińskich, a piwo jest tylko takim dodatkiem i ci wszyscy, którzy Krasnystaw wtedy też odwiedzają, mają jedną rzecz zagwarantowaną, że to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie można skosztować, popróbować piw kraftowych, nie tylko z naszego kraju, ale również i z całej Europy i świata. I Panie Burmistrz, to jest ten moment, kiedy może Pan zaprosić właśnie Polaków na Chmielaki. Szanowni Państwo, już dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na nasze wydarzenie ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie. Będzie się działo, będziemy mieli mnóstwo ciekawych wydarzeń, na pewno dopiszą nam artyści. I liczymy na to, że Państwo również będą chcieli w tych dniach i zresztą nie tylko odwiedzić nasze miasto Krasnystaw. Porozmawialiśmy, Panie Burmistrzu, już o planach, porozmawialiśmy o tym, co zostało wykonane, ale wiemy, że na wszystkie te rzeczy są potrzebne pieniądze. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o budżet, bo wiemy, że jest chyba rekordowy w tym roku. Tak, jeżeli nawiążemy do budżetu, no to w ciągu 5 lat budżet miasta udało nam się podwoić. I tu powiem, jak to wyglądało w 2018 roku, kiedy był tworzony i uchwalany projekt budżetu na rok 2019. Wówczas cały budżet mieliśmy na poziomie 60 milionów złotych i z tych pieniędzy musieliśmy jakby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, jednostkom podległym miastu, no i żeby miasto po prostu mogło funkcjonować. Dzisiaj, w 2024 roku, sytuacja wygląda tak, że budżet mamy podwojony i
Tak jak powiedziałem, w 2019 roku mieliśmy 60 milionów do dyspozycji, to teraz w samych inwestycjach, które miasto będzie w tym roku prowadziło, budżet przewiduje ponad 60 milionów złotych. Także jest to też historycznie ważny punkt dla miasta Krasnego Stawu, z uwagi na to, że no, takich inwestycji w tak krótkim czasie jeszcze nigdy miasto nie prowadziło. No, jest to na pewno duże wyzwanie, które stoi przed samorządem miasta, ale wszystko, co robimy, robimy dla naszych mieszkańców, żeby jakość życia w mieście poprawić. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Moim i Państwa gościem był burmistrz Krasnego Stawu, pan Robert Kościół. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu. Dziękuję i do zobaczenia. Do widzenia.